Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale. Dzisiaj odcinek, o który od dawna mnie prosiliście. Przepraszam, że tak długo to trwało, ale w końcu jesteśmy. Gwiazdą dzisiejszego odcinka jest Andrzej Zaucha. Autor naprawdę wielu przebojów. Niestety w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że nieco zapomnianych, ponieważ mimo wszystko często bywa tak, że niezależnie od tego, ile artysta się napracuje, ile w życiu osiągnie, jeżeli zginie w sposób bardzo tragiczny, taki, który wręcz jego fanom nie mieścił się w głowie, niestety może to czasem przysłaniać to, co zrobił za życia. Myślę jednak, że Andrzej Zaucha zasługuje na to, żebyśmy jak najbardziej go pamiętali z tego, co stworzył, jaką muzykę tworzył, ponieważ nie zawsze była to muzyka rozrywkowa, łatwo wpadająca w ucho. Był przecież świetnym jazzmenem, ale miał na koncie także hity, które myślę, że nucimy do dzisiaj. Pamiętamy go przecież z piosenek Byłaś serca biciem czy Paryż z pocztówki. Oprócz tego, że niesamowitym był artystą Andrzej Zaucha, na pewno to też warto podkreślić, że był podobno świetną osobą. Bardzo przyjacielskim człowiekiem, który chciał żyć pełnią życia. Niestety w pewnym momencie też życie bardzo mocno dotknęło go tragedią rodzinną. A próby odnalezienia miłości skończyły się, jak dobrze wiecie, tragicznie. Dziś opowiem wam, jak wyglądała jego droga do kariery, jego życie, za co był najbardziej lubiany i kochany. Myślę więc, że warto zostać ze mną do samego końca i spędzić czas razem z Andrzejem Zauchą. Andrzej Zaucha urodził się 12 stycznia 1949 roku w Krakowie. Swoją przygodę muzyczną zaczął bardzo wcześnie, bo jego ojciec muzykował i zresztą mały Andrzej kiedyś zastąpił go nawet na scenie. Ponieważ pewnego dnia z powodu bólu zęba jego tata nie mógł zagrać, ale Andrzej już tak dobrze sobie radził, że stwierdził, że go zastąpi. Co prawda może nie wszystkim się to tak do końca podobało, ale dał radę. Nawet niespecjalnie się krzywili ci starsi panowie, z którymi grywał ojciec, na to moje bębnienie. To zabawne było, bo ledwo sięgałem nogami do stopy. Wspominał po latach swój sceniczny debiut Zaucha. Ale muzyka nie była jego jedyną pasją. Interesował się też sportem, a dokładnie kajakarstwem. Zdobywał medale na mistrzostwach juniorów. Byłem sportowcem, pływałem na kajakach, byłem nawet w kadrze narodowej i nagle okazało się, że muzyka jest dla mnie ważniejsza. Zostawiłem kajak, wodę, wiosło i zacząłem interesować się bliżej muzyką. Opowiadał o początkach swojej kariery na antenie Polskiego Radia. Spotkałem kilku przyjaciół i zacząłem śpiewać, ale szybko wyszło na jaw, że ma ponadprzeciętny talent muzyczny. Już w szkole podstawowej zresztą stworzył z kolegami amatorski zespół. Ale ponieważ w domu nie przelewało się jakoś rewelacyjnie, to postanowił też postawić na stały zawód i wiedzieć, że jeżeli z muzyką nie wyjdzie, to zawsze będzie miał się czym zająć. Wybrał szkołę zawodową, w której uczył się na zecera, ale w zawodzie nigdy nie pracował, bo dzięki swojemu talentowi szybko trafił do zespołów muzycznych. Najpierw do Czartów, potem grywał z Telstarem, a wreszcie dołączył do Jambli, zespołu o profesjonalnym brzmieniu, mającym wysokie aspiracje. Grali jazz i rhythm bluesa. I to właśnie w tych brzmieniach Andrzej Zaucha czuł się jak ryba w wodzie. Niestety szybko okazało się, że na tak ambitnej muzyce w Polsce w PRL-u było dość trudno zarobić. Postanowiliśmy stworzyć własny styl. Krytycy nazywali naszą grę muzyką na styku muzyki rozrywkowej i jazzowej. I to nam się w gruncie rzeczy udawało. Uważam, że wtedy jeszcze nie byliśmy świadomi tego, co robiliśmy. Każdy w tym zespole coś wymyślał i był bardzo twórczy. Było to bardzo spontaniczne. No tak jak powiedziałam, niestety nie był to tak nośny repertuar, żeby nadawał się na dyskotekę czy na festiwale. Dlatego też w pewnym momencie zaczęły się pojawiać problemy finansowe. Brakowało im chwytliwych melodii, a być może zespół był zbyt ambitny na ówczesne warunki. Ostatecznie na przełomie lat 70. i 80. się rozpadli. Wtedy to właśnie Andrzej Zaucha miał jeszcze krótki romans z zespołem Anawa, kiedy zabrakło w nim Marka Grechuty. To był zupełny przypadek, bo po prostu solista, znany wszystkim Marek Grechuta, za nie mógł, był chory i ówczesny kierownik zaproponował mi śpiewanie w zespole. Bardzo sobie to miło wspominam, mówił Zaucha w Polskim Radiu. Po chaotycznej pracy w dżamblach ten zespół dał mi możliwość nauczenia się poprawnego śpiewania po polsku. Ale po nagraniu pierwszej płyty z zespołem postanowił wyjechać za granicę. Chciał zarobić, chciał mieć jakiś backup w postaci pieniędzy, jakieś zabezpieczenie. Dodatkowo też chciał uczyć się grać na saksofonie, ale przede wszystkim chciał utrzymać żonę i córkę. Karierę solową rozpoczął dopiero w 1980 roku. W 1983 ukazał się jego pierwszy solowy album, zatytułowany Wszystkie stworzenia duże i małe. Największą popularność z debiutanckiej płyty zdobył utwór zaśpiewany w duecie z Ewą Bem.
Andrzej Zaucha miał taką cechę, która chyba wywodziła się z jazzu, bo oczywiście jazzmeni to są artyści pełni, którzy mogą grać z każdym o każdej porze, bez przygotowania, no i oczywiście trochę nawet na tym jazz polega. I Andrzej Zaucha, mimo że później zdecydował się grać bardziej komercyjną muzykę, to nie chciał z tego rezygnować. Nie chciał zamykać się dokładnie w jednym gatunku, nie chciał zamykać się na dokładnie jednych muzyków. Chciał potwierdzić, że jest dobry we wszystkim. Ale jego przyjaciele po latach mówili, że to niedookreślenie mogło wpływać na jego karierę niedobrze, ponieważ nie miał takich stałych odbiorców. Jednym podobała się jedna jego piosenka, ale kolejna już nie, bo była zupełnie inna od poprzedniej. Lubię pracować z różnymi ludźmi. Uważam, że jest to manifestowanie mojego zachowania jako jazzman. Człowiek, który jest jazzmenem, gra ze wszystkimi i nie czuje się dobrze związany konwencjami, mówił w 1983 roku. Ale to właśnie lata 80. były też czasem jego największej świetności. To właśnie z tego okresu pochodzi Byłaś serca biciem. Myślę, że największy jego hit, niezapomniany duet z Ryszardem Rynkowskim na festiwalu w Opolu z piosenką Ach te baby. Miał niesamowity talent, nigdy nie musiał niczego robić dwa razy. Był z tych artystów, którzy wchodzili do studia i nagrywali piosenkę za jednym razem. To jest trudne do osiągnięcia, mówił jazzman Janusz Szrom. Na początku lat 90. współpracował z Andrzejem Sikorowskim i Krzysztofem Piaseckim, tworząc kabaret Sam. Miał też bardzo duży dystans do swojej osoby i do swojej twórczości, o czym świadczą jego dość popularne i momentami zabawne przecież piosenki, takie jak Czarna Alibaba czy Pij Mleko. A myślę, że ludzie w moim wieku na pewno pamiętają przecież Czołówkę Gumisiów. Kto tego nie śpiewał? Zobacz sam, jak gumisie skaczą tam i siam. Bo gumisie cały świat już zna. Gumiś to fajny miś. Zdecydowanie fajny i głos pana Andrzeja równie fajny. 40-latkowie natomiast kojarzą go z programu edukacyjnego Przybysze z Mat Planety. Ale miał też jedną wadę w związku z tymi wszystkimi zaletami, ponieważ tak wszystko bardzo łatwo mu przychodziło, ponoć był strasznym leniem. Po prostu nie lubił uczyć się tekstów piosenek, znany był z tego, że trzymał wszędzie karteczki z tekstem, żeby sobie go przypominać, no bo skoro muzyka, melodia, samo wykonanie przychodziło mu tak łatwo, no to ten tekst to była dla niego prawdziwa zmora. Zaucha był zawsze mocno związany z Krakowem. Nasz kraj jest tak skonstruowany, że aby zrobić wielką karierę, trzeba przyjechać do Warszawy. Zaucha nigdy nie wszedł na warszawskie salony. Zbytnio nie miał chyba na to ochoty, mówiono wtedy. Faktycznie Kraków był jego miejscem i nie chciał pod kątem kariery zmieniać miejsca zamieszkania. To tam czuł się najlepiej i myślę, że Kraków z tą swoją artystyczną duszą, z tymi uliczkami, jednak dużo bardziej do niego pasował. Kocham Kraków. Ale powiem wam teraz o jego żonie, Elżbiecie, która, jak sam pan Andrzej mówił, była jego największą miłością życia. Poznali się jako nastolatkowie. On miał 17 lat, a ona była o rok młodsza. Ale mimo tak młodego wieku mieli już skonkretyzowane plany na to, że chcą ze sobą spędzić życie. Swego dopięli 3 lata po poznaniu się. A potem stali się nierozłączni. Było tak też z tego powodu, że pan Andrzej Zaucha raczej był taką osobą niepewną siebie. Trzeba było go bardzo często przekonywać, że to, co robi, robi dobrze. Był czasami wycofany i trzeba było naprawdę się postarać, żeby uwierzył, że świetnie mu idzie i tak dalej. Natomiast jego żona była osobą bardzo zdecydowanego charakteru, przebojowa, rezolutna, bardzo wierzyła w męża, była jego najlepszą przyjaciółką, największą podporą, dlatego razem tworzyli świetny duet. Ale oczywiście, wiecie, z boku komentowano to, jakoby pan Andrzej Zaucha nieco był pod pantoflem żony. Nie podobało się ludziom również to, że często była za kulisami, decydowała, gdzie wystąpi, jak zagra, z kim zagra i tak dalej. Dziś najnormalniej w świecie nazwano by to managementem, ale wtedy, jak to tak? Nie mogło tak być, że chłop robi, jak mu baba każe. Dlatego też właśnie często wielu osobom się to nie podobało, ale pan Andrzej od razu studził ich zapędy. Tłumaczył, że żona jest jego najbliższą osobą, przyjaciółką, której zdanie jest dla niego najważniejsze i której w każdej sprawie się radzi. Przeżyli razem 23 lata. Pan Andrzej był wierny żonie, nigdy inna kobieta go nie zainteresowała. Fanki nie zawróciły mu w głowie, a każdą wolną chwilę spędzał z żoną. Później w ich życiu pojawiła się również córka Agnieszka. Mówiono
Wykazano jednak, że pan Andrzej był ojcem raczej nieobecnym. To właśnie pani Elżbieta zajmowała się głównie córką, podczas gdy pan Andrzej dużo jeździł, zarabiał na rodzinę, dużo występował, ale kiedy pojawiał się w domu, to był ojcem takim rozrywkowym, skorym do wygłupów, poświęcającym córce dużo czasu. Niestety tę rodzinną przysielankę przerwała straszna wiadomość. Pani Elżbieta dowiedziała się, że ma tętniak mózgu, jednak ukrywała tę wiadomość przed rodziną. Operacja dawała jej 50% szans na przeżycie, a ponieważ uznała, że to jest niestety zbyt duże ryzyko, nie podjęła operacji. Zmarła w 1989 roku, zaledwie kilka dni po tym, jak odszedł ojciec pana Andrzeja Zauchy. Ten podwójny cios był dla niego wręcz nie do zniesienia. Na dodatek nagle okazało się, że musi zostać ojcem na cały etat. Miał w domu nastolatkę, której właściwie nie rozumiał. No i było jeszcze jedno. Po prostu najprawdopodobniej cierpiał na depresję, ale wtedy jeszcze nikt nie był w stanie tego pojąć. Wszyscy mieli nadzieję, że w końcu się podniesie. Z opowieści znajomych artysty, które obficie przytaczają autorzy biografii Serca bicie, wcześniej pan Andrzej Zaucha był naprawdę otwartym, wesołym człowiekiem. Takim, z którym można konie kraść. Naprawdę był bardzo otwartą osobą, choć bywał zdystansowany, ale kiedy kogoś lepiej poznał, był w stanie naprawdę rzucić wszystko i pomóc przyjacielowi, nawet gdyby był na drugim końcu Europy. Gdyby gdzieś za granicą zepsuł mi się samochód i zadzwoniłbym do Andrzeja z prośbą, żeby po mnie przyjechał, to bez gadania zapytałby tylko, gdzie jestem, mówił Tomasz Bogdanowicz, jeden z najlepszych przyjaciół piosenkarza. Również ekipa, z którą pracował, to potwierdzała. Bardzo rzadko się bowiem zdarza, że szeregowi muzycy lubią tego głównodowodzącego, bo są źli na jednego czy drugiego, tymczasem Zaucha nie miał wrogów. Łatwo się z nim współpracowało, bo ponoć kiedy powiedział, że coś zrobi, to po prostu robił, bez gadania, narzekania, wymyślania. A po śmierci żony zmienił się zupełnie. Ciągle mówił, że Ela na niego czeka i że niedługo do niej dołączy. Zapewne miał nawet myśli samobójcze. Z córką także nie mógł znaleźć wspólnego języka. Córka wspominała, że ich relacje naprawdę się poprawiły dopiero niedługo przed jego śmiercią i bardzo duży wpływ na to miała właśnie Zuzanna Leśniak. Bo kiedy wydawało się, że Andrzej Zaucha już nigdy nie wróci do siebie, poznał właśnie Zuzannę Leśniak, aktorkę, która pracowała w krakowskim Teatrze Bagatela. Ten związek sprawił, że Andrzej Zaucha odżył. Nie było to łatwe, ponieważ Zuzanna Leśniak miała męża. Jednak poczuli, że się do siebie zbliżają i byli trochę nieostrożni, ponieważ nie ukrywali, że są w związku. Było to o tyle łatwiejsze, że mąż pani Zuzanny bardzo często wyjeżdżał. Był też z pochodzenia Francuzem. Wszystko wskazywało na to jednak, że ta para będzie chciała związać ze sobą przyszłość. Niestety, jak dobrze wiecie, tak się nie stało. 10 października 1991 roku mąż Zuzanny Leśniak, francuski filmowiec i scenarzysta osiadły w Polsce, sprawdził w gazecie, o której godzinie w Teatrze Stu rozgrywa się spektakl Pan Twardowski. Główną rolę grał tam właśnie Zaucha, natomiast Zuzanna Leśniak grała aniołka. Mężczyzna podjechał pod teatr i zaparkował tak, aby mógł obserwować drzwi od teatru i wiedział, kto z niego wychodzi. Po spektaklu para razem opuściła teatr i skierowała się w kierunku swojego samochodu. Więcej na temat tej tragedii dowiecie się z odcinka, który kiedyś dawno, dawno temu zrobiłam na temat tego wydarzenia. Zapraszam Was do niego, chociaż ostrzegam, że jest to jeden z pierwszych materiałów takich biograficznych, które zrobiłam na tym kanale, więc nie jest on jakościowo świetny. No i ja też tam jestem trochę inna niż dziś, więc z wielką wyrozumiałością musicie do niego podejść. Ale po prostu nie chcę się tutaj powtarzać. Niektórzy wręcz nie dowierzali, tak jak Zbigniew Wedecki, który był jego przyjacielem. Zadzwonił do mnie gość o 11, że pana kolegę zastrzelili. Nie chciało mi się w to wierzyć. Pojechałem samochodem na miejsce i zobaczyłem leżącego Andrzeja. Zawsze wkładał pod kurtkę teczkę z tekstami, ale akurat tego dnia nie włożył. Może to by go uratowało? Faktycznie Wodeckiego i Zauchę łączyła przyjaźń na zabój, choć nie była ona wolna od uszczypliwości i delikatnej rywalizacji. Andrzej Zaucha miał nie do końca akceptować fakt, że Zbigniewowi Wodeckiemu wszystko przychodziło tak łatwo, a także czasem, jak to przyjaciele i kumple, naśmiewać się z niego, a dokładnie najczęściej z jego angielskiego. Nie śpiewaj już Monelizy po angielsku, może niech ci Młynarski zrobi tłumaczenie, bo dramatycznie kaleczysz, aż się scyzoryk w kieszeni otwiera. Wodecki odpowiadał, co ty mówisz? Jak podróżowałem po Stanach, to wszyscy byli zachwyceni moim angielskim.
Tak, jakim angielskim? Odpowiadał Zaucha. Przecież tobie jest, znowu się myli. I tak dalej się przekomarzali, aż w końcu Zaucha mówi: tak? No to jak powiesz, kiedy podjedziesz taksówką pod hotel i taksówkarz do ciebie mówi thank you, to co mu odpowiesz? Na to Zbigniew Wodecki z pełnym przekonaniem mówi please. Czyli takie dosłowne tłumaczenie z języka polskiego, które, jak dobrze wiecie, w angielskim nie funkcjonuje w tym przypadku. W centrum Krakowa został zastrzelany znany piosenkarz Andrzej Zaucha. Ofiarą zazdrosnego mężczyzny padła także osoba towarzysząca piosenkarzowi. Relacjonował speaker Polskiego Radia, informując o tragicznej śmierci popularnego piosenkarza. Sprawca zgłosił się sam na policję. To podczas przesłuchania dowiedział się, że zabił również swoją żonę. Miał wtedy prawie zemdleć. Był przekonany, że to ona zemdlała na widok tego, jak morduje jej kochanka, ale nie chciał jej niczego zrobić. Później sam mówił, że jest winny i nie ma dla niego zbyt surowej kary. Podczas odbywania kary pomagał słabszym, bezinteresownie uczył więźniów angielskiego. Co więcej, co miesiąc podobno przelewał pieniądze na konto córki Zauchy. Oddał jej także swoje mieszkania. Od 2009 roku natomiast co roku odbywa się festiwal Serca Bicie, dedykowany pamięci muzyka. A w 2015 pośmiertnie Andrzej Zaucha otrzymał swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu. Jego gwiazdę odsłonił właśnie Zbigniew Wodecki. Grób Andrzeja i Elżbiety Zauchów znajduje się na cmentarzu Batowickim w Krakowie. To już koniec tej historii. Pamiętajcie, że jak zawsze liczę na to, że napiszecie mi o waszych wspomnieniach związanych z Andrzejem Zauchą, a także zaproponujecie mi kolejną gwiazdę, o której życiu chcielibyście tutaj usłyszeć. Jestem ciekawa, czy Andrzej Zaucha był jednym z waszych ulubionych wykonawców. Oczywiście napiszcie mi w komentarzach. Zapraszam was też na Facebooka, Instagram, TikToka i inne moje media społecznościowe, które znajdziecie, kiedy rozwiniecie opis tego filmu. Tam sobie możecie przeklikać, jeżeli wam mało. A jeżeli chcecie poczekać na kolejny odcinek, to zdradzę wam, że czekać za długo nie będziecie, bo już niedługo wracam do was z kolejną historią, z kolejnym odcinkiem. Także do zobaczenia, kochani. Jak zawsze wam dziękuję, że wybieracie tę formę spędzenia wolnego czasu ze mną i z gwiazdami, tymi znanymi kiedyś, tymi trochę zapomnianymi, ale również współczesnymi. No i oczywiście dajcie mi znać, czy chcielibyście też o bardziej współczesnych gwiazdach odcinki, bo miałam ostatnio kilka takich głosów, więc postaram się to przebadać. Na dziś to już wszystko. Żegnam się z wami, życzę wam miłego dnia, wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten odcinek. Mam nadzieję, że po prostu będzie miło. Buźka, pa!